Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pracowity dzień. Od rana tyle roboty było. Wszystko już praktycznie jest porobione. Zostało mi jeszcze ukisić słoninę. Część słoniny przetopiłam. Już przelałam do słoików. Wyniosłam na dwór na noc, żeby bardzo ładnie mi to się stężało, zestygło, żeby smalec był taki, jak powinien być, idealny. A część zakiszę, tak jak robiła to moja mama, jak robiło się kiedyś zawsze słoninę, zawsze się kisiło, zresztą mięso się konserwowało, nie było lodówek, nie było zamrażarek i ludzie radzili sobie właśnie w sposób, że przechowywali w garnkach kamiennych, w kanach, zatapiali do studni i u nas, pamiętam, było tak samo. Mama mięso przekładała przyprawami, czosnkiem, wszystkim, co trzeba było, do kany, zamykała to i wpuszczało się do studni. Po co do studni? Po to, że tam było na głębokości, powiedzmy, tych kilku metrów temperatura była raz, że niższa, dwa, woda dodatkowo dawała kolejne stopnie w dół, no i co najważniejsze, zakrywało szczelnie, nie było dostępu powietrza, także nie zachodziły procesy gnilne i to mięso się nie psuło. Tak samo kiszono słoninę. I była to najlepsza słonina, jaką w życiu się jadło. Z tym, że kiedyś ta słonina była taka, i ja pamiętam, jak mój tata, czy jeszcze dziadkowie, jak ubijało się świnie, to pierwsze co, nie pytali się, ile jest mięsa, jaki jest schab, tylko jaka jest słonina. I dziadek albo tata podchodził i przykładał palce. Jak była na 3 palce i grubsza, to była dobra świnia, dobra słonina. A jak była na 2 palce, to źle była karmiona. Słoninę kisi się najlepiej w garczku glinianym. Gliniane garnki znane były od zawsze i właśnie ludzie kiedyś używali tylko glinianych naczyń bądź naczyń drewnianych. Nie było tak jak teraz. Ceramika owszem była, no ale takiego zwykłego pospólstwa nie stać było na ceramikę czy jakieś inne porcelanowe. O porcelanowe to już w ogóle, to już tylko gdzieś tam w arystokraci posiadali porcelanę. Zwykli ludzie w glinianych garkach bądź w cebrzykach drewnianych. No i tutaj na spód do glinianego garczka daje kilka ziarenek ziela angielskiego i liście. No i słonina. Słoninę teraz, ona musi być świeża. Taka ze sklepu też może być, ale już nie uzyska się takiego smaku, jak uzyska się ze świeżej. Dlaczego? Bo słonina świeża, zobaczcie, tutaj pokażę z bliska, ona jest żywa, można powiedzieć, wygina się, jest podatna, wiotka i całkiem inny kolor. Zobaczcie, jaki kolor ma swoja słonina. A ta sklepowa, ona jest już matowa, jest sztywna, nie jest podatna na układanie, na wyginanie, na taką konserwację jak ta. I teraz taką słoninę w płatach bez skóry, można to robić oczywiście ze skórą. Ja tutaj robię to bez skóry. Skórki poszły do kaszanki, co by dały klej. Kroję sobie ją na kawałki. Ten może być. Nie, pokroimy wszystkie. I teraz każdy jeden kawałek będę tutaj przeprawiała przyprawami. Sól, pieprz, czosnek granulowany i papryka słodka mielona. Natrę to wszystko z obydwu stron. Dokładnie. Tutaj jest, by można też układać w garku i wtedy warstwowo przesypywać, ale wcieranie jest zdecydowanie lepsze. Sól, pieprz, czosnek już poszły i teraz słodka, czerwona papryka. Najpierw posypuję to tak, bo za chwileczkę będzie wcieranie,
Dlaczego tak ważne jest, aby to wetrzeć? Bo wtedy dokładnie się to wszystko rozprowadzi po powierzchni słoniny, przesypane, nigdy nie będzie tak idealnie wmasowane, wtarte, jak właśnie... O, zobaczcie. Tutaj jest tylko posypane, z tej strony jest już wtarte. Całkiem inaczej to wygląda. I teraz tak wtartą słoninę układam w garczku bardzo ciasno, bardzo ściśle, jedna koło drugiej, tak aby nie tworzyły się puste przestrzenie. I co warstwę daję jeszcze listek i ziele angielskie. To nie jest koniecznością. Można już nie dawać warstwowo listka i ziela, ale ona wtedy przejdzie bardzo ładnie aromatem liścia i ziela. Kiedyś ludzie umieli sobie radzić. My dzisiaj odeszliśmy od tego wszystkiego i tak naprawdę nie umiemy, wielu z nas nie umie sobie poradzić. Jest taki powrót do tego, co było kiedyś. I powiem Wam, że często słyszę powiedzenie ekologia, powrót do ekologii. Kiedyś nie było powiedzenia ekologia. Nie znano słowo ekologia. Znano słowo natura. To była natura. I ja zawsze mówię, że dzisiaj mamy wielki powrót do natury. Nie żadna ekologia. O, i jeszcze tutaj te dwa. Upchane w garczku na maksa. I na wierzch też dam jeszcze tutaj ziela i liścia. Można dać czosnek świeży, pokrojony w plasterki i przekładać czosnkiem świeżym. Z tym tylko, że czosnek świeży będzie... nie preferuję go tutaj, wolę zdecydowanie granulowany, bo świeży on będzie się, brakuje mi teraz słowa, on będzie się rozkładał w tej słoninie, będzie taki miękki, taki, no po prostu ja osobiście go nie lubię, ale bardzo dobrze jest dać właśnie plasterki czosnku świeżego, wtedy też będzie inny aromat. Kiedyś babcie, mamy nie znały czosnku granulowanego, więc używano tylko czosnek świeży, krojono go w plasterki czy ząbek na pół i układano ten czosnek. I on no, jest tak naprawdę najlepszy. Jak ktoś go preferuje i lubi i może, to tylko czosnek taki naturalny. I teraz taką słoninę przykrywam tutaj talerzykiem. Mamusia niesie ciężarek. Niosę. Czekaj, nie w tą stronę. Proszę. W tą. Tak. O. I teraz przydusić. I doduszam ciężarkiem. Po co ciężarkiem? Po to, żeby ona była przyduszona, żeby to powietrze z niej wychodziło, żeby ona się takim potocznym językiem mówiła, lasowała. Mówiło. Potocznym językiem mówiło, lasowała. Ona będzie tak dojrzewała, będzie się robiła miękka, taka ta ona konserwowa. Pierwszeje, tak. Tak, no teraz to widzieliście, ona jest żywa, tak. A tutaj w garczku ona będzie teraz stała dobry tydzień czasu, najmniej w chłodnym miejscu. My mamy taką spiżarkę, nie lodówkę, ale tam nie jest ciepło. Tam się temperatura tak, sama tak. dostosowuje do pór roku. Ja też przechowywałam, jak no, robiłam. Tak, i ta słonina będzie teraz stać. No i widzimy się za tydzień. Jak już ta słoninka się zrobi, to jeszcze Wam pokażę efekt finalny, ona jak musi to wygląda. Dwa tygodnie, żeby dobrze dojrzała. Jak wytrzymam tyle, to poczekam te dwa tygodnie i końcówka będzie za dwa tygodnie tego filmu. A jak nie, to chociaż pokażę Wam po tygodniu, jak wygląda. Albo zakończę ten odcinek i co? Kiedyś to tak było, jeszcze jak pamiętam u mnie w domu, to jak babcia robiła
to dziadek jak szedł do koszenia, bo tam mieli kawałek pola, kosą kosił żyto, to zawsze babcia mu owinęła w taką ściereczkę i on se tej słoniny wziął i później tak nożem se ukroił, zjadł i później jak ja przyszłam tutaj do męża, to teściowa też tak samo robiła. Mm-hmm. To mój mąż sobie na deszczeczkę słoniny pojedli i w pole. I dobrze były się czuli. Były ściereczki lniane. Tak, nie tak. Było papierowych ręczników, nie było papierów. Tylko było normalnie materiał, ściereczki lniane. I jak chłopi jechali na pole, to słoninę, kiełbasę, chleb owijało się. Owijały słoninę, owijały chleb, jajka gotowane, jakikolwiek produkt żywnościowy, czy jak się jechało w drogę. Nawet przechowywanie było właśnie w ściereczkach lnianych. To jeszcze można zaobserwować dzisiaj na starych filmach, jak są kręcone właśnie. Tak trzymają tutaj na dłoni, odkrywają tą ścierkę lnianą i nożem kroją dany produkt. Tak kiedyś było, tak ludzie sobie radzili i było to bardzo dobre. To było naturalne, proste i zdrowe. Przede wszystkim właśnie zdrowe. Dzisiaj garczki gliniane, garnki, garczki są dostępne. No cena faktycznie jest dosyć wysoka, ale to się kupuje raz na jakiś czas i w takich garnkach no generalnie kisi się ogórki, kapustę, czy tak jakby tutaj słoninę, mięso, bo my też robimy jak chcemy. Przygotować taki naprawdę wykwintny gulasz, to mięso nie mrozimy, tylko takie świeże też się przyprawia i robi się do garczka. Ono stoi, dojrzewa i wtedy robi się gulasz. Kiedyś kolejnym razem, jak będę miała znowu świeże mięso, to będzie właśnie mięso, jak zrobić taki prawdziwy staropolski gulasz z prawdziwego kiszonego mięsa. Ojejuś, to były czasy, to był smak. U nas do dzisiaj ten smak jest, bo do dzisiaj tak robimy. Minęło 2 tygodnie. Ole się przyssało. I zobaczcie, jak teraz ta słonina wygląda. Ona tutaj nabrała już takiego delikatnego koloru. A zapach, jaki ma, no to tutaj nie da wam się nawet tego przekazać. Ona się ze sobą skleiła, posklejała. Tak wygląda pod spodem. Piękna różowiutka. To właśnie dzięki temu, że była ona posolona. W przekroju taka słonina jest bialutka, jest delikatna, taka można powiedzieć jak masło i bardzo dobrze taka słonina nadaje się do wysmażenia, do jajecznicy, a w krajach wschodnich i dawniej nasi przodkowie, nasi dziadkowie jedli ją po prostu do chleba. Taką słoninę później gospodynie zawijały w szmatki lniane i dawały mężczyznom przeważnie, jak szli do kosy kosić trawę czy kosić zboże. Do tego było kawałek chleba i to było jedzenie kaloryczne, pożywne i później taki chłop miał siłę cały dzień kosić. No i moja babcia też opowiadała, że zaraz po wojnie, no to tak nie mieli słoniny, bo był głód niesamowity, ale jak już się troszeczkę dorobili, że tego świniaka mieli, to ta słonina, tak jak no często mówię, nie była taka chudziutka, tylko była na 3, na 4 palce. No i babcia taką słoninę zakisiła, zakonserwowała i później dziadkowi też w szmatkę lnianą owinęła, dawała jemu z chlebem, do tego butelka wody, czy słoik, no bo wtedy butelek nie było, tak? Niekoniecznie mineralnej. Niekoniecznie mineralnej. To już ten fakt pomijam. Ale dziadek szedł do roboty na cały dzień do kosy i ciężko pracował. Miał siłę po takiej słoninie. I do dzisiaj taką słoninę
Jak mamy ochotę, to robimy. Mąż jeszcze robi słoninę w słoikach, co prawda już tylko dla znajomych, bo sam tej słoniny nie je, nie może, ale słonina taka ze słoika, zawekowana, jak masło, dosłownie to jest poezja. Może kiedyś, jak da się tutaj moje szczęście namówić, to Wam pokażę, jak taką słoninę robi. Na dzień dzisiejszy to jest tyle. Życzę Wam udanych takich wykonań, przepisów, wykonań własnych produktów, nie bania się kuchni, bo tutaj naprawdę nie musicie trzymać się ściśle gramatury, ściśle norm. Jak zrobicie, tak będzie, też będzie smakowało. Kuchnia ma sprawiać radość, dawać przyjemność, musicie czerpać satysfakcję z tego, a nie przymus i takie drżenie, bo jak dam 5 gram mniej, to nie wyjdzie. Wyjdzie. Co to się nie da? Da się. Do następnego.